Cześć, tu Jacek z kanału Kwadrans z Numizmatyką. Jakiś czas temu wpadliśmy z Bartkiem na pomysł, żeby zrobić serię pod hasłem Ile to było warte? Będziemy tu przedstawiać pieniądze popularne całkiem niedawno lub bardzo dawno i dowiecie się, co można było za nie kupić, ile one były wtedy faktycznie warte. Dzisiaj na pierwszy ogień idzie 100 zł z Ludwikiem Waryńskim. Zapraszam. Patronem tego odcinka jest Numis Poland, dom aukcyjny z Poznania, który ma bardzo ciekawą ofertę sprzedaży walorów z naszych kolekcji. Co ciekawe, to przy sprzedaży monet lub banknotów powyżej 3000 nie zapłacimy ani złotówki prowizji. Ale to nie wszystko. Coś, z czym wcześniej się nie spotkaliśmy, to możliwość zorganizowania aukcji na życzenie, gdzie wystawiamy nasze numizmaty, a Numis Poland organizuje nam sprzedaż na bardzo popularnej platformie OneBit, gdzie na aukcji występują tylko nasze przedmioty. Taka aukcja na życzenie to duża korzyść, bo nie ma wewnętrznej konkurencji w sprzedaży i sprzedajemy za najwyższą możliwą cenę. Zobaczcie, jak wygląda taka aukcja na życzenie. 7 września 2022 roku Numis Poland organizował taką aukcję na OneBit. Link do tej aukcji na dole pod filmem. Numis Poland jest wydawcą dwutomowego katalogu banknotów polskich autorstwa Czesława Miłczaka, bardzo poszukiwanej pozycji na rynku numizmatycznym. Banknot z Ludwikiem Waryńskim ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku. To nie znaczy, że wcześniej nie było banknotów 100 złotowych. Akurat w tym okresie, w połowie lat 70. postanowiono odświeżyć pieniądze. Wcześniej pieniądze przedstawiały ludzi pracy i kojarzyły się z epoką Bolesława Bieruta. 100 złotych było przedstawiane z pstrowskim robotnikiem. Banknot dosyć ciekawie nawet wyglądał. Ja go osobiście już nie pamiętam niestety, ale dosyć powszechnie używałem tego późniejszego z Waryńskim. Tak jak mówiłem, wszystkie banknoty postanowiono odświeżyć w epoce gierkowskiej. Tak stało się również z setkami. W 1975 roku, kiedy banknoty 100 złotowe po raz pierwszy opuszczały Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych, ich wartość wówczas była mniej więcej tyle, co dzisiaj 170 zł. Ostatnia emisja ukazała się w roku 1988 i wtedy 100 zł z Waryńskim było warte tyle, co mniej więcej dzisiaj niecałe 12 zł. Zaraz sobie jeszcze powiemy, co można było za to kupić, ale zanim do tego dojdziemy, powiem Wam kilka ciekawostek. Autorem wszystkich nowych banknotów jest znakomity projektant Andrzej Heydrich. Wszystkie te nowe banknoty miały te same wymiary, różniły się tylko kolorystycznie. Po raz pierwszy, kiedy ten banknot został zaprojektowany, miał przedstawiać Fryderyka Chopina. Ale ówczesny premier Piotr Jaroszewicz nie zgodził się na to i ostatecznie do obiegu wszedł banknot z Ludwikiem Waryńskim, działaczem socjalistycznym, założycielem partii Proletariat. No, całej historii nie będziemy tutaj opowiadać. W każdym razie jako ciekawostkę mogę powiedzieć fakt, że projekt 100 złotówki z Chopinem nie został zaprzepaszczony. Powrócił, ale już jako 5000. Każdy banknot ma swój indywidualny, niepowtarzalny numer. Numer składa się z serii oraz z cyfr. Pierwsze serie z danego rocznika są jednoliterowe, natomiast wszystkie pozostałe są dwuliterowe. AA, AB, AC i tak dalej. Przy czym wykorzystywane są tylko i wyłącznie litery alfabetu łacińskiego, bez polskich znaków. Jeżeli chodzi o cyfry, to za serią mamy numer siedmiocyfrowy. Słyszeliście zapewne, że niektóre numery osiągają wyższe ceny niż wszystkie pozostałe. Przyjrzyjmy się, jakie to są numery. Przede wszystkim, aby banknot osiągnął jakąś wyższą wartość niż nominalną, musi być w perfekcyjnym stanie zachowania, czyli takim niewskazującym na to, że był kiedykolwiek w obiegu. Żadnej zagniotki, żadnego załamania rogu itd. Te, które tutaj trzymam w ręku, to są banknoty, które już swoje przeszły, są mocno pogniecione, niewiele warte, naprawdę. Jeżeli chodzi o numery, to najczęściej te numery poszukiwane to są tak zwane złote numery, czyli składające się z takich samych cyfr, na przykład seria AC i same jedynki.
Inny przykład, bardziej pospolity, częściej występujący i przez to też osiągający troszeczkę niższe ceny, jest to tak zwany radar. Radar oznacza, że pierwsza cyfra jest taka sama jak ostatnia, druga taka sama jak przedostatnia i tak dalej, czyli takie lustrzane odbicie. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Taki przykład. Kolejne banknoty, które osiągają wyższe ceny, to są takie, które mają jak najniższe numery, czyli jak najwięcej zer na samym początku. Kolejne to są banknoty, które mają cyfry ułożone po kolei, na przykład od 1 do 7 albo od 7 do 1. Ważny jest również numer serii. Przy siedmiocyfrowym oznaczeniu banknotu wskazywałoby na to, że do każdej serii można wydrukować 10 milionów egzemplarzy danego banknotu. No nie do końca tak jest. Nie drukuje się od razu pełny limit. Czasami bywa tak, że jedna seria ma bardzo mały nakład. I przez to niektóre z tych serii są częściej poszukiwane niż inne i osiągają wyższe ceny. Tym bardziej, że tych serii było mnóstwo, no na pewno większość z Was kojarzy te pieniądze. Jeszcze pod sam koniec PRL-u, kiedy te banknoty były drukowane, a nie były puszczane w obieg, można było kupić całymi paczkami po 100 sztuk pakowane i one są w idealnych stanach. Są też bardzo nietypowe serie i na przykład tutaj się posłużę troszeczkę pomocą, lekturą literki małego PRL-u pana Adama Szparło. Przy pierwszych seriach z 75 oraz 76 roku jest kilka, dosłownie kilka serii oznaczonych jako bardzo rzadkie. Dla przykładu z 75 to będzie G, K, W i Z. Z 76 jest ich troszeczkę więcej, nie będę wszystkich przytaczał. W każdym bądź razie wszystkie, każde następne są już coraz bardziej pospolite. Widać było, że nakłady tych banknotów były coraz wyższe, ale jest jedna ciekawostka. W 82 roku mamy serię oznaczoną H i Y jako prawdopodobna. Istnieje w katalogu Czesława Miłczaka, ale jak do tej pory nie udało się tego odnaleźć w żadnej kolekcji. Może macie taki banknot u siebie? Sprawdźcie. A co gdybyśmy sobie chcieli tak przeanalizować ceny? Co można było kupić w 75 roku za taki banknocik? Najprościej to byłoby się odnieść do cen w sklepach. Powiem Wam, że równo setkę kosztowało pół litra wódki. Piwo w tamtych czasach około 3,60 zł. Kilogram sera Gouda 50 zł, kilogram pomarańczy, choć rzadko osiągalne, ale czasami się trafiały, pamiętam jak się wtedy kolejki ustawiały, 40 zł za kilo pomarańczy. Co jeszcze? Chleb, zwykły chleb, kilogram 4 zł, chleb razowy 3 zł, kostka masła 16 zł, a na przykład kilogram szynki już 90 zł. I teraz, żeby odnieść te ceny do dzisiaj, musicie wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Nie wszystkie produkty, jakby to ująć, były tak samo warte w stosunku do siebie jak dzisiaj. To znaczy, że na przykład ciężko osiągalne towary osiągały dużo wyższe ceny niż te pospolite. Jeszcze troszeczkę innych cen z tego okresu. Kiełbasa 40 zł, ale już na przykład damskie majtki, bielizna, no to już wydatek rzędu 120 zł. A na przykład koszula męska to już jest ponad 200 zł. Cały garnitur wtedy kosztował prawie 2000. To już musiało być 20 takich banknotów. Ale na przykład 100 kilo ziemniaków można było kupić za 98 zł, czyli kilogram kosztował niecałą złotówkę. A jak wyglądały zarobki? W 1975 roku według danych ZUS średnia pensja wynosiła niecałe 4000 zł. W zeszłym roku średnia wynosiła jakieś 6,5 tysiąca złotych. W 75 starych złotych niecałe 4000. Czyli takich banknotów 40 na miesiąc. Ale średnia. Mogę Wam powiedzieć kilka z historii związanych
z tym pieniądzem, ale dotyczących bezpośrednio mnie. Akurat w pierwszej połowie lat 80. mieszkałem w Bytomiu i pamiętam taki przypadek, gdzie kolega znalazł 500 złotych. I postanowiliśmy, że był dobrym kolegą, no to podzielił się tą informacją oczywiście w szkole i postanowiliśmy iść na wagary, a w pobliżu był taki salon gier. Przepuściliśmy tam wszystkie pieniądze, no średnio na głowę wyszły jakieś 150, może trochę lepiej złotych. Pamiętam, że na automaty wchodziły 10-złotówki wtedy, trzeba było to wszystko porozmieniać. Kombinowaliśmy nawet, żeby jakieś tam dziurki nawiercać, coś, ale to nie działało. W każdym razie, no, całe 500 złotych poszło. No i dzień, wagary, nieusprawiedliwiona nieobecność. To było przy ulicy Moniuszki w Bytomiu. Może pamiętacie, gdzie tam był ten salon? W ogóle to szukam troszeczkę informacji z tamtego okresu, bo akurat krótko, bo niecałe 3 lata mieszkałem wtedy w Bytomiu i tak traf chciał, że nie mam żadnej fotografii z tamtego okresu. Inny taki przypadek związany z tą setką. Pamiętam, jak dojeżdżałem na studia i bilet autobusowy kosztował wtedy już 10 tysięcy złotych. Można było oczywiście jeszcze płacić tymi banknotami, ale no wiecie, że pod denominacją no już były warte tylko 1 grosz, więc i wtedy było no niewiele warte. I pamiętam, że kierowca nie chciał przyjmować tych banknotów. Od 1000 wzwyż. To były śmieci dla niego, chociaż nie były jeszcze wycofane. 50 tak, 50 już były wycofane, setki jeszcze nie, ale nie były chętnie przyjmowane w sklepach również. Pewnie też pamiętacie jakieś historie związane z tymi banknotami. Proszę podzielcie się w komentarzu. Czy pamiętacie jakieś coś specjalnego, coś śmiesznego, może jakieś nietypowe wydarzenia związane właśnie z tymi pieniędzmi? I napiszcie, o jakim pieniądzu chcielibyście usłyszeć w następnym odcinku. Dzięki, do usłyszenia.